Oslo i zechciał przybyć na nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję panu ambasadorze. Chciałem przywitać w sposób bardzo gorący wszystkich referentów, którzy będą dzisiaj referować, którzy zechcieli przyjąć ten obowiązek, ale mam nadzieję, że także i jest to obowiązek bardzo miły, aby wygłosić referaty poświęcone zagadnieniom, którymi zajmował się profesor Lech Kaczyński. No i jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać. Proszę Państwa, no, jutro, jak wiemy, mija rok od tragicznej śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Dla nas, dla większości tu obecnych, profesor Lech Kaczyński był nie tylko osobą, która pełniła najważniejsze funkcje państwowe, funkcji było sporo, ale dla naszego środowiska był przede wszystkim profesorem, nauczycielem akademickim, naszym kolegą, naszym mistrzem. Dlatego, jak wiemy, tą szlachetną tradycją środowiska akademickiego jest to, że małych profesorów w sposób szczególny się szanuje, w sposób szczególny się upamiętnia, okazuje się swój szacunek, no a jako środowisko naukowe no, możemy przede wszystkim ten szacunek wyrazić poprzez organizację konferencji poświęconych osobie, poprzez publikacje zadedykowane osobie zmarłego, czy też przygotowanie księgi pamiątkowej, którą, jak Państwo pewnie wiecie, planujemy przygotować. Oczywiście, jeśli chodzi o konferencję, tak się składa, że ten obowiązek w pierwszej kolejności spoczywa na uczniach, na współpracownikach zmarłego profesora. Oczywiście wydaje mi się, że najlepiej jest, kiedy konferencję organizują uczniowie, którzy mają już okrzepły dorobek i są już uznanymi autorytetami w środowisku. No akurat w tym przypadku, proszę Państwa, no tak się składa, że ten okrutny los zabrał profesora Kaczyńskiego stosunkowo wcześnie i ci uczniowie no, nie zdążyli jeszcze okrzepnąć i nie zdążyli jeszcze tego autorytetu zdobyć. Niemniej jednak uważam, że ten tytuł do organizacji tej konferencji posiadamy. Przecież profesor Kaczyński tak naprawdę związany był zawsze z Uniwersytetem Gdańskim. Odszedł z Uniwersytetu Gdańskiego w 1997 roku, rozpoczął pracę w innych uczelniach, ale tak naprawdę cały czas był z Uniwersytetem Gdańskim związany i tutaj jakby no, spędził najdłuższy okres swojego życia naukowego. Dlatego uważamy, że właśnie ten obowiązek, ten zaszczytny obowiązek, który no, z wielką, z takim poczuciem honoru na siebie przyjęliśmy. Stąd ta konferencja. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować głównemu sponsorowi naszej konferencji, czyli Krajowej Radzie Komorniczej, która jak zwykle zechciała nas tutaj hojnie wesprzeć w tym przedsięwzięciu. Szanowni Państwo, ta konferencja jest organizowana w Sopocie nieprzypadkowo. Dlatego, że profesor Kaczyński, jak przeprowadził się tutaj na wybrzeże do Trójmiasta, od samego początku zamieszkał w Sopocie. Najpierw z tego, co się orientuje, przy podpłocami w Dolnym Sopocie, potem przeprowadził się do Górnego Sopotu, zamieszkał przy ulicy Armii Krajowej. Dlatego uznaliśmy, że to jest to najlepsze miejsce. To jest to najlepsze miejsce, aby taką konferencję zorganizować. I mimo, że nie są to formalnie mury uczelni, nie jesteśmy formalnie na Uniwersytecie Gdańskim, to jednak przecież to Uniwersytet Gdański organizuje konferencję. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie prosić o zabranie głosu w tym miejscu głównego gospodarza Uniwersytetu Gdańskiego i prosić pana rektora o to, żeby zlecał kilka słów do nas skierować. Jest to szczególny dzień, drodzy Państwo. Jest to szczególna konferencja naukowa, bo
sam go pamiętam jeszcze jako pracownik Gdańskiego, kiedy byłem prorektorem do spraw studenckich, kiedy pracował u nas, jakby był aktywnym człowiekiem i był człowiekiem aktywnym, jeśli chodzi o studentów. Wiadomo, że studenci to jest dla nas bardzo istotna grupa społeczna, która jest jakby związana z przyszłością. Taką właśnie przyszłość tworzył pan profesor Lech Kaczyński. Jego badania naukowe, jego doświadczenia praktyczne z zakresu prawa, z zakresu prawa pracy są istotne z punktu widzenia kształcenia następnych pokoleń, z punktu widzenia rozwoju tej dziedziny nauki. Szanowni Państwo, pan profesor Kaczyński to jest dla nas również syn, który mam nadzieję, a tutaj ta konferencja jest właśnie tym przykładem, będzie w naszych sercach na zawsze, pozostanie w naszych sercach i będzie tym symbolem, który pokazuje karierę człowieka, który dążył do tego, ażeby, jak to jakiś ładnie powiedział, Polska była Polską, a żeby wszyscy ludzie czuli się w tej naszej Polsce swobodni, czuli chęć bycia i czuli się tutaj potrzebni na naszej rzeczywistości, i zarówno politycznej, jak i rzeczywistości gospodarczej, jak i rzeczywistości społecznej. Myślę, Szanowni Państwo, że taką oferą podkreślił swoją rolę, jaką był pan profesor Kaczyński, nasze środowisko akademickie, jakie wniósł ogromne osiągnięcia, jeśli chodzi o rozwój prawa pracy. Myślę, że Państwo, że ta konferencja będzie również miała swoje następne kontynuacje, gdyż pamięć o profesorze Kaczyńskim nigdy nie wygaśnie. A przy okazji chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom tejże konferencji, żebyście Państwo przyjechali z wielu ośrodków z kraju, ażeby ta konferencja na długo była w Państwa pamięci. Owocnego roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie prosić o zabranie głosu pana dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pana profesora Jarosława Balerskiego. Dzień dobry, serdecznie witam w imieniu władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo mocno podziękować kierownikowi Katedry Prawa Pracy, panu profesorowi doktorowi Selina za inicjatywę, za pomysł, za organizację tej konferencji. Pan profesor Selina, zabierając dzisiaj ten głos, był zbyt skromny, mówiąc o pewnych niedostatkach, które charakteryzują ucznia, pana profesora, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, doktoranta. Myślę, że już dzisiejsza pozycja naukowa, oprócz innych powodów, jak najbardziej legitymowała pana profesora Stolina do przygotowania tej konferencji. Tą legitymacją jest fakt bycia doktorantem, dyplomowanym doktorem przez pana profesora Kaczyńskiego, ale to nie tylko legitymacja, tego rodzaju upragnienie, ale jak rozumiem, oprócz organizacji tej konferencji, jak się domyślam, z pewnej potrzeby serca i umysłu, to również na pewno obowiązek, bo jeżeli nie profesor Stalina, to spotykamy się dzisiaj w przededniu rocznicy tragicznej śmierci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w tym sensie to spotkanie, ta konferencja naukowa ma charakter symboliczny. Ale mam nadzieję, że będzie
prawdopodobnie jedną z nielicznych, gdzie przeważa jednak mimo wszystko obok elementu symbolicznego element merytoryczny. Konferencja ma charakter naukowy, służy przedstawieniu życiorysu naukowego, działalności na niwie pracy państwowej, publicznej, ale również przedstawienia zagadnień, którymi prezydent profesor Lech Kaczyński się zajmował. Życzę Państwu, żeby to spotkanie, udział w tej konferencji był ważnym przeżyciem intelektualnym, skłaniał ku refleksji na temat ważnych zagadnień prawa pracy. Mam też nadzieję, że będzie również czas i moment, żeby ta refleksja skoncentrowała się wokół pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który na Wydziale Prawa i Administracji pracował, do którego ja chodziłem na wykłady sprawa pracy dla większości z nas, jeżeli był albo mistrzem, albo kolegą, albo przełożonym. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za przybycie i podobnie jak pan rektor, oprócz tradycyjnego życzenia owocnych obrad, życzę, abyśmy tutaj, opuszczając tą konferencję w dniu dzisiejszym, wyszli wszyscy w jakiś sposób ubogaceni. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dziekanie. Szanowni Państwo, pan profesor Kaczyński pełnił różne funkcje, różne role i wiele osób chciało uczestniczyć w tej dzisiejszym naszym spotkaniu. Nie wszyscy mogli przybyć z uwagi na logiczne obowiązki. Dlatego chciałbym w tym miejscu poprosić wysłannika, jego ekscelencji arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Łudzia, pana księdza prałata doktora Mirosława Parackiego, odczytanie listu, który ksiądz arcybiskup skierował do dzisiejszej konferencji. Szanowny pan profesor doktor habilitowany Jakub Stelina. Szanowny panie profesorze, z uznaniem przyjąłem informację o konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego poświęconej tragicznemu zmarłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Ta konferencja przygotowana przez gdańskie środowisko uniwersyteckie oprócz tego naukowego wymiaru ma też dodatkowe znaczenie. Przez wiele lat swojej akademickiej pracy Święty Pamięci pan prezydent był przecież zatrudniony właśnie w Katedrze Prawa Pracy Trójmiejskiej Uczelni. Wierzę, że sobotnia konferencja przyczyni się do zrealizowania planów przygotowania księgi pamiątkowej poświęconej Świętej Pamięci profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Na czas konferencji życzę wszystkim jej uczestnikom owoców, zarówno w wymiarze naukowym, ale i duchowym. Jestem bowiem przekonany, że przygotowane referaty dotyczące tematyki tak bliskiej panu prezydentowi będą jednocześnie formą uczczenia jego pamięci. Łączę serdeczne pozdrowienia w panu, arcybiskup Sławoj Leszek Łódź, metropolita Gdańsk. Państwo, oczywiście zaproszenie do dzisiejszej konferencji skierowane zostało też do najbliższej rodziny pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No, wiadomo, termin jaki mamy, no, nie sprzyjał temu, żeby osoby z najbliższej rodziny przybyły na dzisiejszą konferencję. Natomiast brat prezydenta, pan Jarosław Kaczyński,
przesłał list, który pozwolą Państwo, że w tej chwili odczyta. Szanowny Panie Profesorze, dziękując za list i wzruszające dla mnie zaproszenie, piszę wzruszające, gdyż chodzi nie tylko o uczczenie pamięci mojego świętej pamięci brata, ale także uczczenie nawiązujące, jak wnioskuję z tytułu referatu, bezpośrednio do jego działalności naukowej. Jestem wdzięczny i za sam zamysł zorganizowania konferencji, i za znakomity pomysł odnoszący się do jej tematyki. Jestem też bardzo wdzięczny za podjęcie sprawy wydania księgi pamiątkowej. Pozwolę sobie w związku z tym poinformować o powołaniu Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który będzie mógł wesprzeć to zamierzenie, o ile zajdzie taka potrzeba. Z wielkim żalem zmuszony jestem poinformować, iż osobiście nie jestem w stanie uczestniczyć w konferencji ze względu na jej termin. 9 kwietnia to wigilia pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wielka ilość zajęć w Warszawie. Gdyby pan profesor zechciał rozważyć zmianę terminu, byłbym oczywiście do dyspozycji. Rozumiem jednocześnie, że może to być trudne lub niemożliwe. Proszę jeszcze raz przyjąć wyrazy mojej wdzięczności i pozdrowienia. Otrzymałem na moje ręce list, skierowała także córka pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pani Marta Kaczyńska, zresztą studentka naszego wydziału. Również z uwagi na liczne obowiązki związane przede wszystkim z upamiętnieniem pamięci rodziców nie mogła przybyć. Ale jeśli Państwo pozwolicie, to też chciałbym odczytać list, jaki pani Marta skierowała na moje ręce. Szanowny panie profesorze, pragnę podziękować wszystkim inicjatorom i uczestnikom konferencji naukowej poświęconej dorobkowi naukowemu mojemu tragicznie zmarłego taty, świętej pamięci prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego. Upamiętnienie mojego ojca jako specjalisty w dziedzinie prawa pracy jest szczególnie ważne dla zachowania w pamięci pełnego obrazu jego życia i działalności. Świętej pamięci Lech Kaczyński był bowiem nie tylko politykiem, ale także człowiekiem nauki, wykładowcą uniwersyteckim, uczestnikiem prac nad nowym kodeksem pracy, autorem wielu publikacji z tej tak ważnej dziedziny prawa. Ważnej, gdyż dotyczącej codziennych spraw milionów ludzi pracy, a więc sfery, która w ogromnej mierze decyduje o ich życiu. Dla mojego ojca działalność naukowa w tej właśnie dziedzinie łączyła się ściśle z zaangażowaniem społecznym i politycznym. Wykorzystał swoją wiedzę jako działacz KOR, Wolnych Związków Zawodowych, wreszcie Solidarności, którą wraz z innymi zakładał i w której doszedł do funkcji pierwszego wiceprzewodniczącego. To zaangażowanie w życie społeczne i publiczne ograniczało rzecz jasna jego aktywność naukową. Poważne następstwa dla niej miała także przedwczesna śmierć jego promotora i szefa, człowieka, dzięki któremu podjął pracę w Uniwersytecie Gdańskim, świętej pamięci docenta Romana Korolca. Doktoryzował się w lutym 80 roku i za swoją pracę zakres swobody stron w kształtowaniu stosunku pracy otrzymał Nagrodę Państwa i Prawa. Mimo że przez lata całe 80. główną sferą jego aktywności była najpierw legalna, potem nielegalna praca dla NSZZ Solidarność, nie przerwał aktywności naukowej i w 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a po kilku latach przerwy w pracy naukowej spowodowanym pełnieniem funkcji państwowych stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego, a po 3 latach stanowisko profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kilkuletni okres pracy dydaktycznej, do której zawsze przywiązywał wielką wagę, a także pracy naukowej, przyniósł kilkadziesiąt artykułów oraz ukończoną, acz niezredagowaną do końca książkę poświęconą problematyce układów zbiorowych pracy, jak również udaną obronę dysertacji doktoranta. Powołanie w czerwcu 2000 na stanowisko ministra sprawiedliwości przerwało, jak się okazało, na zawsze jego aktywność dydaktyczną i naukową. Nie zerwało jednak kontaktu ze światem nauki, czego znakomitym dowodem były tak zwane spotkania lucieńskie, nie usunęło w cień zainteresowania, a także planów na przyszłość. Mój ojciec chciał i konkretnie planował powrót do swojego zawodu w zależności od wyniku wyborów w 2011-2016 roku. Jego związek z nauką prawa, przeświadczenie, że jest to jego zawód i powołanie pozostały więc trwałe. Jestem głęboko przekonana, że znakomita inicjatywa podjęta przez wielu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych i jednocześnie koleżanek i kolegów mojego ojca, którzy zdecydowali się wziąć czynny udział w konferencji, przyczyni się do ukazania go także w tym bardzo ważnym wymiarze jego życia. Chciałem jeszcze raz podziękować panu dziekanowi, wszystkim uczestnikom konferencji za ich piękne przedsięwzięcie, za pamięć, jaką pokazują swojemu koledze, a mojemu ojcu. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden list, który chciałbym Państwu odczytać. Otóż wielkim przyjacielem profesora Lecha Kaczyńskiego był pan Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Bardzo chciał uczestniczyć w naszej konferencji. Nawet byłem pewny i przekonany jeszcze do kilku ostatnich dni, że przyjedzie. Niestety, wiadomo, różne obowiązki, które wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego NSZZ Solidarność, to sprawiły, że ten zamiar okazał się w końcu niemożliwy. Ale również
Również pan przewodniczący Duda skierował list. Jeśli państwo pozwolicie, już jako ostatni w ramach rozpoczęcia konferencji chciałbym odczytać. Szanowny panie profesorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w konferencji poświęconej tragicznie zmarłemu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu. Zaproszenie to jest dla mnie i dla NSZZ Solidarność olbrzymim zaszczytem. Z przykrością muszę jednak poinformować, że nie wezmę udziału w tej konferencji, gdyż wcześniej zaplanowane obowiązki nie pozwalają mi na to. Dlatego pragnę przekazać kilka refleksji, które mi się nasuwają w związku z tą smutną rocznicą. Wraz ze śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego NSZZ Solidarność straciła wielkiego przyjaciela. Profesor Lech Kaczyński był współzałożycielem naszego związku, a później zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej. Uosabiał w sobie wartości, którymi kieruje się NSZZ Solidarność. W swoich poczynaniach kierował się zawsze wrażliwością społeczną, angażując się w działania Komitetu Obrony Robotników oraz Wolnych Związków Zawodowych. Przygotowanie merytoryczne oraz poczucie sprawiedliwości społecznej sprawiły, że obywatele obdarzyli go zaufaniem, czego wyrazem był wybór na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Swoją bogatą wiedzą z zakresu prawa pracy chętnie dzielił się ze środowiskiem pracowniczym, między innymi prowadząc szkolenia i wykłady dla pracowników w czasie działalności opozycyjnej. Zawarte w publikacjach stanowiących jego dorobek naukowy stwierdzenia i wnioski przejawiały troskę o prawa pracownicze. Działalność naukowa poświęcona problematyce zbiorowych stosunków pracy oraz jego późniejsze postępowanie jako prezydenta RP były pomocne zarówno NSZZ Solidarność, jak i ludziom reprezentowanym przez nasz związek. Wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę pełnią związki zawodowe w obronie praw i godności pracowników, zwłaszcza w okresie kryzysu. Jak powiedział w dniu 4 marca 2009 roku w Katowicach, kryzys ma przede wszystkim złe strony. Dobrą powinno być umocnienie roli związków zawodowych, która w ostatnich latach zmalała. Prezydent Lech Kaczyński zapomniał o Solidarności. W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako jeden z nas. Proszę państwa, przewodniczący Duda oprócz listu przekazał nam też, nie wiem jak to nazwać, można powiedzieć prezent w postaci krótkiego, zaledwie 6-minutowego filmu, jaki region Śląsko-Dąbrowski Solidarności przygotował pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Jeśli państwo pozwolicie, ten krótki film, bardzo wzruszający, myślę, że wprowadzi nas w klimat naszej dzisiejszej konferencji. Głęboko przekonani, że w atmosferze społecznej, którą staramy się stworzyć, której wiadomo jest, kto był po dobrej, a kto po złej stronie, gdzie była moralna racja, a gdzie jej nie było, gdzie była walka o wolność, a gdzie było działanie w obiektywnym interesie obcego mocarstwa, że w tych warunkach sprawiedliwości stanie się zadość.
Dziedziny strategiczne. Górnictwo, energetyka. Muszą pozostać pod kontrolą państwa. A już absurdem jest są takie prywatyzacje, które oznaczają przeniesienie własności z państwa polskiego. Rzeczpospolitej na inne państwa. I że istotnie niektórzy prowadzą wręcz kampanię przeciwko związkom zawodowym. Związki zawodowe składają się z ludzi, popełniają błędy. To nie mogą wątpliwości. Bo błędy to rzecz ludzka. Ale bez solidarności, bez innych działań, polscy pracownicy mieliby się dużo gorzej. A bez ludzi żyjących z pracy nie może funkcjonować żadne społeczeństwo, żadne państwo, żadne naród. Dziękuję bardzo. Oficjalnej. Przejdźmy do części merytorycznej. Obrady zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części zostaną przedstawione referaty. Dwa referaty o osobie, o człowieku, o Lechu Kaczyńskim jako osobie publicznej, pełniącej logiczne funkcje publiczne i jako naukowcy, jako nauczycielu akademickim oraz trzy referaty takie szczegółowe, merytoryczne, natomiast na temat trzech dziedzin, które były szczególnie bliskie profesorowi Kaczyńskiemu. Dlatego bardzo serdecznie proszę do tutaj, powiedzmy, tego stołu prezydialnego wszystkich Państwa referentów, czyli panią profesor Teresę Lisz, panią profesor Alinę Wypył-Żywicką, pana profesora Michała Seweryńskiego, pana profesora Grzegorza Goździewicza. I bardzo proszę o objęcie funkcji przewodniczącego sesji pana profesora Flora. Bardzo proszę.
Boże, Panie Dziekanie, czuję się szczególnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj przewodniczyć w tej sesji. Mój tytuł sięga 41 lat wstecz, kiedy w roku 1970 prowadziłem ćwiczenia z prawa pracy jako asystent katedry prawa pracy i polityki społecznej i w grupie ćwiczeniowej było dwóch studentów, którzy przez nikogo nie byli rozpoznani, który jest który. Lech Jarosław Kaczyński. Pozwolę sobie wrócić do tego wątku, jeżeli czas pozwoli w dyskusji. A teraz proszę o zabranie głosu lidera naszej dziedziny prawa pracy, pana profesora Michała Sojarzyńskiego. Szanowni Państwo, zastanawialiśmy się z panem dziekanem Wstelinem nad koncepcją tej konferencji. Byliśmy przekonani, że powinna ona mieć charakter naukowy. Chodziło o pewien impuls, który zrodził się w środowisku akademickim, związany z osobą pochodzącą z tego środowiska, wyrosłą z tego środowiska i która swoją działalnością naukową w to środowisko się wpisała. Ale właśnie ta refleksja nie pełna, gdyby nie objęła chociażby krótkiego rzutu myśli dotyczącego działalności publicznej Lecha Kaczyńskiego. Stąd krótkie moje wspomnienie dotyczące tej działalności, które nie rości sobie ze zrozumiałych względów pretensji do przedstawienia wyczerpującego, fachowego, pogłębionego, krótki rzut myśli. Działalność publiczna profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. W rodzinie inteligenckiej, o głęboko zakorzenionych wartościach chrześcijańskich i tradycjach patriotycznych. Ten dom rodzinny, który Makowska Służba Ojca i działalność matki w szarych szeregach, a następnie studia prawnicze ze specjalizacją w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych miały wielki wpływ na jego poglądy i działalność publiczną oraz na cele, jakie w tej działalności sobie stawiał. Już w czasie studiów w Uniwersytecie Warszawskim brał Lech Kaczyński udział w studenckich demonstracjach. Jednak dopiero w okresie pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim zaangażował się w trwałe sprawy publiczne, podejmując śladem brata Jarosława działalność na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce. Od połowy lat 70. zbierał pieniądze dla represjonowanych robotników. Kolportował nielegalne wydawnictwo. W roku 1977 podjął współpracę z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników, prowadząc szkolenia i wykłady dla robotników, głównie z zakresu prawa pracy. Rok później włączył się w organizowanie, a potem działalność wolnych związków zawodowych. W roku 1980 przyłączył się Lech Kaczyński do strajku w Stoczni Gdańskiej jako ekspert wspierający strajkujących robotników i dzielący z nim ryzyko związane z otwartym wystąpieniem przeciwko władzy komunistycznej oraz jako współautor części Porozumień Siedmiu. Wrócił do tej stoczni raz jeszcze, przyłączając się do ponownego strajku robotników w roku 1980. W stanie wojennym od grudnia 1981 roku do października 1982 był internowany w obozie w Strzebylinie. W więzieniu prowadził wykłady z prawa pracy dla internowanych kolegów. Po zwolnieniu z internowania został bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy i pełnił szereg funkcji w podziemnych strukturach NSZZ Solidarności. Brał udział w rozmowach Solidarności z przedstawicielami komunistycznych władz w Magdalence we wrześniu 1988 roku oraz w obradach Okrągłego Stołu w Zespole do Spraw Pluralizmu Związkowego. W
grudniu 1988 roku przystąpił do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Walesie. W wyborach czerwcowych 1989 roku uzyskał mandat senatora, a następnie reprezentował Lecha Wałęsę w rozmowach z ZSL-em i SD, dwiema partiami politycznymi, w sprawie powołania rządu koalicji. Te rozmowy w sposób zasadniczy przyczyniły się do upadku władzy PZPR. Od maja 1990 roku faktycznie kierował NSZZ Solidarność jako pierwszy zastępca przewodniczącego Lecha Wałęsy. Z funkcji tej zrezygnował po przegranych wyborach na stanowisko przewodniczącego związku w lutym 1991 roku. W roku 1991 objął stanowisko sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Z pracy tej zrezygnował po konflikcie z prezydentem w sprawie lustracji i rekomunizacji państwa, który uważał za konieczną przesłankę budowy nowej Rzeczypospolitej. W październiku tego samego roku uzyskał mandat poselski z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Tę partię założył ze swoim bratem Jarosławem, chociaż nigdy nie był jej formalnym członkiem. A żeby, jak to powiedział w jednym z wywiadów, stworzyć solidarnościowe ugrupowanie centrowe, stanowiące przeciwwagę dla lewicowego ugrupowania Adama Michnika. W latach 1992-1995 pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a po jej zakończeniu powrócił do pracy naukowej praktycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już w roku 1995. Ale zrezygnował jeszcze przed wyborami, krytycznie oceniając szanse swojego powodzenia. W latach 1995-1997 profesor Lech Kaczyński był wiceprzewodniczącym Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych kierowanego przez Lenę Kolarską-Łapińską. W latach 1999-2000 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej, której zadaniem było przygotowanie projektu nowej kodyfikacji prawa pracy. Mimo że w komisji tej działał stosunkowo krótko, to jednak jego udział w jej pracach był aktywny, a przede wszystkim merytorycznie znaczący. W roku 2000 Lech Kaczyński został ministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Jerzego Buzka. Na tym stanowisku zdynamizował zmiany konieczne w wymiarze sprawiedliwości, a przede wszystkim zmiany prawa karnego, sprzyjające skutecznej walce z przestępczością. Taka polityka spotkała się z wyraźną debatą społeczną. W 2001 roku powołuje wraz z bratem Jarosławem Kaczyńskim Partię Prawo i Sprawiedliwość i zostaje w jej prezesem. W 2002 roku zostaje wybrany na stanowisko prezydenta Warszawy, uzyskując ponad 70% głosów. 23 grudnia 2005 roku profesor Lech Kaczyński został wybrany w wyborach powszechnych na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą przewodnią w polityce Lecha Kaczyńskiego była budowa silnego państwa, opartego na fundamencie demokratycznym oraz na silnym poczuciu tożsamości narodowej, kształtowanej przez chlubną historię Polski i jej kultury oraz przez wybitną rolę, jaką odegrała w budowaniu cywilizacji europejskiej. Założenia naległy u podstaw koncepcji ideowej IV Rzeczypospolitej oraz były inspiracją dla programu politycznego realizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość po objęciu rządu po schyłku 2005. Swoje stanowisko w sprawie roli państwa sformułował Lech Kaczyński dobitnie w liście z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Cytuję. Państwo jest dla narodu wartością najwyższą. Wiemy, że osłabić, zdeformować, odebrać państwo znaczy wyrządzić narodowi jedną z największych krzywd. I że żadna namiastka nie może zastąpić tej gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności, tej szkoły samodzielności,
odpowiedzialności tego źródła dumy, jakim jest własne państwo. Silne państwo ma według Lecha Kaczyńskiego służyć narodowi, jego bezpieczeństwu we wszystkich wymiarach, ale jednocześnie naród powinien służyć państwu jako politycznej formie jego istnienia. Dlatego myślą przewodnią wielu wypowiedzi prezydenta był patriotyzm jako ideowe spoiwo łączące Polaków w pracy dla ojczyzny i dla umacniania jego trudnego wizerunku. Podkreślał konieczność wychowywania do takiego patriotyzmu, zwłaszcza młodego pokolenia. To z tych przesłań wywodzi się hasło polityka historyczna i działania na przykład na rzecz budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i uczczenia jego uczestników, budowy Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Historii Żydów w Polsce, Muzeum Solidarności, a także przywracanie pamięci o żołnierzach Polski podziemnej. Również w polityce zagranicznej dążył prezydent Lech Kaczyński do umocnienia gwarancji dla polskiej wolności oraz do zapewnienia naszemu krajowi poczesnego miejsca w Europie i na świecie. Szczególną rolę miała spełniać w tej polityce koncepcja bliskiej współpracy z państwami Europy Wschodniej, czym dostrzegano nawiązanie do czasów Polski Ludowej. Ta współpraca oraz członkostwo Polski w NATO i rozwinięte stosunki ze Stanami Zjednoczonymi miały według Lecha Kaczyńskiego zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo zewnętrzne oraz silną pozycję w stosunkach z Niemcami i Rosją, a także w ramach Unii Europejskiej. Wbrew upowszechnianej w mediach opinii, nie miał Lech Kaczyński do Unii stosunku niechętnego, rozumiejąc uwarunkowania, z których ona wyrosła i brak lepszej dla Polski alternatywy niż włączenie się do grupy zintegrowanych i działających solidarnie państw europejskich. Jednocześnie jednak zdawał sobie sprawę, że chociaż Unia Europejska jest oparta na wspólnocie interesów, to jednak jest także miejscem ścierania się interesów narodowych, których o interes Polski, a zwłaszcza o jej suwerenność, należy bardzo się troszczyć. Gwarancję dla wewnętrznej siły Polski widział Lech Kaczyński w silnym aparacie państwowym, opartym na zasadach demokracji i etosie służby wolnej od korupcji i niszczących państwo układów, będących pozostałością komunizmu. Stąd jego poparcie dla lustracji nie tylko jako sposobu oczyszczenia życia publicznego z tych pozostałości, lecz także budowania siły i integralności narodu na fundamencie prawdy o jego dziejach. Rozwiniętą gospodarkę widział Lech Kaczyński jako podstawę i gwarancję rozwoju materialnego Polski zamożności obywatelskiej. Był przekonany do oparcia przedsiębiorczości na zasadzie wolności gospodarczej, a więc na wolnym rynku. Jednocześnie jednak silne było jego przekonanie o konieczności interwencji państwa ze względów społecznych. Dlatego poglądy prezydenta Kaczyńskiego w tych sprawach bywały czasem określane jako prospołeczne, a nawet jako lewicowe. Widać w nich bowiem szczególną troskę o warunki życia ludzi należących do świata pracy i tych warstw społecznych, dla których wolny rynek niesie ryzyko marginalizacji. To właśnie interesy tych grup miał na względzie w debatach nad zmianami w systemie podatkowym i emerytalnym oraz nad kształtem opieki zdrowotnej, dla której ratunek widział we wzmocnieniu roli państwa w tej dziedzinie, a nie w prywatyzowaniu. Lech Kaczyński widział nie tylko konieczność zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa socjalnego, lecz także bezpieczeństwa osobistego. Dlatego opowiadał się za polityką twardej walki z przestępczością i taką politykę forsował, zwłaszcza jako minister sprawiedliwości. Działalność polityczna Lecha Kaczyńskiego była dla pewnych środowisk kontrowersyjna, co jest normalne w państwie demokratycznym, w którym ścierają się różne polityczne wizje państwa. Nieraz jednak krytyka kierowana pod jego adresem była niesprawiedliwa. Często przekraczała granice dobrego obyczaju.
a nawet była napastnika. Dopiero po śmierci Polacy dostrzegli wielkość swojego prezydenta i jego zasługi dla Polski. Potwierdza to powszechny żal z powodu jego przedwczesnego odejścia, o którym świadczyły tłumy defilujące przed jego trumną i pogrążone w modlitwie całej Polsce. Tak żegnał naród swojego wielkiego syna i wyrażał poczucie wielkiej straty. Kondolencje napływające z całego świata oraz udział wybitnych osobistości w uroczystościach pogrzebowych były również razem uznania tej wielkości. Dopiero teraz wiele osób przypomina sobie też, że profesor Lech Kaczyński był człowiekiem inteligentnym, czuły, mężem ojcem, wiernym przyjacielem, człowiekiem okazującym szczególny szacunek dla kobiet oraz opiekuńczość wobec współpracowników, a także osobą obdarzoną uczuciem. Raz jeszcze okazało się więc, że dopiero w majestacie śmierci stajemy się zdolni do dostrzegania pełnej prawdy o człowieku i do oddania mu sprawiedliwości. Prezydent Lech Kaczyński położył wybitne zasługi w służbie dla Polski, kierując się romantyczną wizją jej wielkości. Dążąc do tego celu, podjął najpierw walkę ze zniewalającym nasz kraj polonizmem, a następnie odegrał wybitną rolę w budowie jego wolności i siły. Zginął na posterunku, w miejscu symbolicznym dla męczeństwa polskiego narodu, którego interes i dobre imię było dla niego celem najwyższym. Czas ukaże jego postać w pełnym wymiarze, ale już dziś jawi się ona jako wielka i tragiczna. Dziękujemy panu profesorowi za te słowa. Proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Jakubastego. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić sylwetkę naukową profesora Lecha Kaczyńskiego. Właściwie każde opracowanie powinno mieć oprócz takiego tytułu formalnego również tytuł merytoryczny, lepiej gdyby w sposób syntetyczny, hasłowo oddawał istotę tej opisywanej rzeczywistości. Ja tytuł taki też przygotowałem, ale pozwólcie Państwu, że wyjawię go dopiero na sam koniec. Otóż w pierwszym punkcie chciałem przedstawić pokrótce karierę akademicką Lecha Kaczyńskiego. W latach 1967-71 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie pracy magisterskiej przeniósł się na nowo powstały Uniwersytet Gdański, który organizował się, potrzebował nowe kadry. Tutaj za namową pana docenta Korolca magister Lech Kaczyński przyjął propozycję pracy na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa, jeszcze wtedy